Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który dotyczy wielu osób. Wielu osób wchodzących w przestrzeń rozwoju osobistego, uzdrawiających swoją przeszłość, pracujących z traumami i pragnących tego, by ich życie uległo zmianie. Temat dotyczy naszego uwiązania do traum i do trudnych wydarzeń. Dochodzimy do takiego momentu, gdzie mamy wrażenie, że nasza przeszłość nas definiuje, że bez tej przeszłości jesteśmy tak naprawdę nikim, że traumy i te wydarzenia traumatyczne są częścią nas, częścią naszej osobowości. I w rzeczywistości jest w tym pewna część prawdy. Natomiast zdarza się, że czasem przechyla się to przechyla się to w stronę, która jest dla nas niekorzystna. Przechyla się to w stronę, która powoduje, że tak naprawdę mamy wewnętrzne poczucie, że bez tych przeszłych wydarzeń, bez tych traum, bez tych doświadczeń, dziś bylibyśmy nikim. I to wewnętrzne poczucie, ono jest, ma w sobie pewną cienką granicę, cienką linię czerwoną, po przekroczeniu której uzależniamy się od tego, co się wydarzyło w przeszłości. Uzależniamy się tak bardzo, że staje się to naszą definicją. Uzależniamy się od tego tak bardzo, że jesteśmy do tego uwiązani i nie wyobrażamy sobie życia, w którym mielibyśmy na przykład o tym nie opowiadać lub o tym nie wspominać. Życia, w którym mielibyśmy dzielić się tylko i wyłącznie tym, czego doświadczamy dziś, czego pragniemy, co nas cieszy, co nas uszczęśliwia. Przypomina mi się tutaj pewne wydarzenie. Kilka lat temu, kiedy zaczynałam budować ten biznes, kiedy zaczynałam wychodzić do świata ze swoją praktyką terapeutyczną i sesjami indywidualnymi, rozpoczynałam to od bloga, od pisania artykułów na blog. I przez bardzo długi czas nie pojawiały się żadne komentarze i nie było żadnego odzewu. Dziwiło mnie to bardzo, ponieważ tam intensywnie poruszałam aspekt dotyczący przeszłości, traumy i tego wszystkiego, co może się wydarzyć w dzieciństwie, jak może to wpłynąć na nasze dorosłe życie. Dziwiło mnie natomiast, że nie ma żadnego odzewu. I wówczas znalazłam pewną osobę, która bardzo intensywnie pracowała w przestrzeni duchowej, uzdrawiała tak naprawdę energią i łączyła się poprzez channeling, wspierając daną osobę i podpowiadając jej, dając różne wskazówki, podpowiadając różnego rodzaju rozwiązania, pokazując drogi i możliwości. I ja umówiłam się z taką osobą na sesję, zadając jej pytanie, co się tak naprawdę dzieje, dlaczego nie ma żadnego odzewu z drugiej strony, dlaczego nikt nie komentuje tych postów, dlaczego nikt się nawet słowem nie odzywa, nie ma żadnej interakcji między nami. I ona wtedy powiedziała mi coś, co było dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Powiedziała mi, że mam przestać pisać o przeszłości, że mam zacząć pisać o tym, co jest teraz, że mam zacząć pisać o tym, co będzie w przyszłości, nie skupiać się na tej traumie. Dla mnie na tamten moment, po 6 miesiącach bardzo intensywnego skupiania się tylko na traumatycznych wydarzeniach, podbijania w każdym poście tych traumatycznych wydarzeń, nierealne było w ogóle i niezrozumiałe, jak mam nagle przestać o tym pisać. Jak mam przestać pisać o czymś, na czym wyrosłam? Jak mam przestać pisać o czymś, co jest mi dobrze znane? Jak mam przestać opowiadać o tym, co tak naprawdę mnie ukształtowało i co sprawiło, że dziś jestem tutaj tym, kim jestem? I miałam wewnętrzne poczucie wówczas, że ta trauma, to wszystko, co się wydarzyło w mojej przeszłości, jest częścią mnie i bez tego nie byłabym wartościowym człowiekiem. Że jest to tak mocno związany ze mną element, że wręcz nierozerwalny. Zajęło mi 6 miesięcy. 6 miesięcy ze świadomością już tego, co mam zrobić, żeby pojawili się klienci. Ja i tak to robiłam. Robiłam to samo, co robiłam. Nie uwierzyłam tej kobiecie. Uznałam, że to jest bez sensu. Co ona może wiedzieć? Nie ma takich doświadczeń, nie ma pojęcia, o czym mówię. Tak bardzo dobrze rozeznawałam się w przeszłości, tak świetnie czułam się i pławiłam w tym temacie dramatu, że nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że nagle mogłabym zacząć pisać o czymś innym lub mówić o czymś innym. Przecież ludzie chcą znać przeszłość, chcą słuchać tych dramatycznych wydarzeń. Jakże bardzo się myliłam.
6 miesięcy zajęło mi, zanim zaczęłam publikować posty w innej tematyce. I w momencie, w którym zaczęłam je publikować, w bardzo krótkim czasie zaczęli pojawiać się klienci. Mamy wewnętrzne poczucie, tak ogromne wewnętrzne poczucie, że nasze przeszłe doświadczenia nas definiują, że bardzo często stają się one wyjaśnieniem dla nas samych tego, gdzie jesteśmy i tego, co się z nami stało i tego, kim się staliśmy. I używamy tego wyjaśnienia dla naszych znajomych, dla ludzi, których dopiero poznajemy, dla naszych partnerów, dla całego świata. Mówiąc, że tu, gdzie jestem, jestem w tym miejscu, dlatego że kiedyś wydarzyło się to i to. Czy aby na pewno? Czy naprawdę to, co się wydarzyło kiedyś, ma tak potężną siłę, że jest w stanie zablokować tyle na wiele, wiele lat, zamknąć możliwości, zatrzymać w działaniu, zablokować życie, którego pragniesz? Jak bardzo jesteś przywiązany do tego? Jak bardzo wewnętrznie masz poczucie, że to, co się wydarzyło, blokuje ci wszystko? I czy naprawdę to, co się wydarzyło, ma taką siłę i potęgę? Gwarantuję ci, że tak nie jest. To tylko twoje przekonanie. Za tym przekonaniem stoi bardzo dużo ważnych innych rzeczy, ponieważ gdybyś je puścił, no właśnie, to co by się wtedy stało? Zostawiam cię z tym pytaniem i życzę ci pięknego dnia. Do zobaczenia.